będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat dziś medyczny. Tętnicze nadciśnienie płucne. Życie w walce o oddech. A naszym Państwa gościem profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Kurzyna. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, ojcze. Witam wszystkich słuchaczy i telewidzów. Okazuje się tak, internista, kardiolog, doktoryzował się z chorób płuc, a jest zastępcą kierownika Kliniki Krążenia Płucnego Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Tym bardziej witamy tak zacnego specjalistę. W ostatnim okresie też taka fundacja, Instytut Świadomości włączył się w całą akcję pomocy pacjentom z tętniczym nadciśnieniem płucnym od strony właśnie takiego zobaczenia w chorym pacjencie człowieka, takim humanistycznym podejściu do pacjenta. Ja tutaj mam ze sobą, nie wiem, czy będę mógł to pokazać, czy nie, mam taki przykład sesji zdjęciowej, która się odbyła, która właśnie pokazuje pacjentów jako ludzi ze swoimi codziennymi problemami rodzinnymi, macierzyństwem, ale też i no, jak dzielnie sobie radzą z tą chorobą i zachowują przy tym pogodę ducha i wszystkie takie, starają się robić wszystkie rzeczy, które normalni, zdrowi ludzie wykonują. Oczywiście w takim zakresie, w jakim choroba im pozwala.